Jak dorobić do pensji w trudnych czasach? Część druga. Wynajem krótkoterminowy na Airbnb. Sprzedaż rękodzieła i sprzedaż używanych rzeczy. Zapraszam. Przypomnę tylko, że Airbnb jest to serwis, który umożliwia nam wynajęcie pokoju albo niewykorzystywanego akurat przez nas mieszkania bądź domu na krótki termin. Zarówno goście, jak i gospodarze są weryfikowani przez administrację platformy. Płatność za najem odbywa się również przez tą platformę. Airbnb zarabia na prowizji od transakcji, dodawanie ogłoszenia jest bezpłatne. Natomiast anulowanie rezerwacji przez gospodarza wiąże się z kosztami, także lepiej być pewnym swojej decyzji o wystawieniu do najmu naszej nieruchomości. Każdy z użytkowników, zarówno gość, jak i gospodarz, jest oceniany po tym, jak dojdzie do transakcji, czyli jak dojdzie do najmu. Goście oceniają kontakt z gospodarzem, szybkość odpowiedzi, przygotowanie mieszkania, czystość itd., a gospodarze oceniają również jakość kontaktu z gościem oraz to, czy gość zostawił mieszkanie w dobrym stanie. Jeżeli boimy się wynająć swoje mieszkanie komuś obcemu, możemy zastrzec w ustawieniach Airbnb, że będziemy wynajmować tylko takim gościom, którzy mają pozytywne komentarze. Natomiast moim zdaniem ludzie, którzy podróżują w ten sposób, dbają o miejsca, w których się znajdują z trzech ważnych powodów. Po pierwsze, chcą mieć na koncie Airbnb dobre komentarze. Po drugie, to są w większości przypadków turyści i oni tylko śpią w naszym mieszkaniu i cały dzień zwiedzają i naprawdę nie w głowie im żadne demolki. No i po trzecie, chyba najważniejsze, jest to, że Airbnb jest to międzynarodowa społeczność, która przyciąga określoną grupę ludzi, których ja osobiście określam jako normalni, kulturalni i otwarci na innych. My swoją przygodę z najmem krótkoterminowym mieszkania na Brochowie rozpoczęliśmy 3 lata temu, wynajmując je wtedy, gdy wyjeżdżaliśmy na wakacje albo na długie weekendy i w tym czasie zarobiliśmy około 6 tysięcy złotych. Gościliśmy turystów z Polski, Czech, Niemiec, Włoch, Norwegii i mamy bardzo dobrą opinię o każdym z tych gości. Największym minusem tego sposobu zarabiania jest to, że wyjeżdżając na wakacje, oprócz pakowania, musimy przygotować nasze mieszkanie w taki sposób, żeby nadawało się do wynajęcia. Czyli musi być naprawdę dobrze posprzątane. Musimy przygotować świeżą pościel, ręczniki, pochować kosmetyki w łazience i niektóre osobiste rzeczy. No i to jest naprawdę bardzo uciążliwe wtedy, kiedy pakujemy się jeszcze na wakacje. I zdaję sobie sprawę, że nie jest to sposób na dorobienie dla każdego, ponieważ niektórzy ludzie nie chcą, żeby ktoś obcy plątał im się po mieszkaniu i spał w ich łóżku. Ja mam taką przyjaciółkę Ewę. Pozdrawiam Cię, Ewa, bardzo serdecznie. I Ewie cierpnie skóra na myśl o tym, w jaki sposób ja sobie dorabiam. Natomiast jeżeli ktoś nie ma wyżej wymienionych obiekcji, to ja polecam ten sposób. Oprócz Airbnb możecie wynająć swoje mieszkanie na booking.com, homeaway.com, eturysta i eholiday.pl, a za chwilę posprzedajemy rękodzieło. Jakie wyroby rękodzielnicze możemy sprzedawać? No możemy sprzedawać prawie wszystko, rozpoczynając od obrazów. Możemy sprzedawać ręcznie zdobione talerze, lampy ręcznie robione, torebki, plecione koszyki, albumy scrapbookingowe, ozdabiane pudełka, biżuterię, swetry robione na drutach, wyroby garncarskie. Tak naprawdę granicą jest tutaj nasza wyobraźnia. A za chwileczkę zastanowimy się, czy można zarobić na rękodziele i od czego to zależy. Ile możemy zarobić na sprzedaży produktów handmade? To oczywiście zależy od wielu czynników. No przede wszystkim od produktu i jego jakości. Od naszej popularności, tego czy się tym długo zajmujemy. Jaka jest konkurencja na rynku? Czy znamy się na promowaniu produktów w sieci? Gdzie sprzedajemy nasz handmade? I czy ograniczamy się tylko do jednego miejsca? Czy nasz produkt jest pracochłonny? Czy możemy ustawić na nim dużą marżę? No i tak dalej. Tych czynników wpływających na nasz zarobek jest naprawdę bardzo dużo. Próbowałam sobie prześledzić sprzedaż wieszaków ściennych na platformie sprzedażowej Etsy. Później powiem Wam o niej jeszcze kilka słów i zauważyłam, że sprzedaż takich wieszaków idzie bardzo dobrze w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem oczywiście, czy to się nie zmieni w trakcie pandemii. Rekordzista, którego przyuważyłam, sprzedawał 46 tysięcy wieszaków przez 9 lat. Ponieważ wiem, ile kosztują materiały na wieszaki, ponieważ sama obwiesiłam wieszakami handmade nasze mieszkanie, wiem, po jakiej cenie ten wystawca sprzedawał swoje produkty. Szybko przekalkulowałam sobie, że zarabiał on miesięcznie 5-cyfrową kwotę. Są oczywiście wystawcy, którzy naprawdę dużo mniej sprzedają. Nie do końca wiem, jakimi prawami rządzi się ten portal.
Niemniej naprawdę warto pobawić się w rękodzieło, jeśli to lubimy i mamy takie umiejętności do tworzenia atrakcyjnych wyrobów. Na następnym slajdzie przygotowałam dla Was listę miejsc w sieci, w której możecie wystawiać swoje prace. W lewej kolumnie umieściłam listę 7 platform sprzedażowych, w których możecie z powodzeniem umieszczać Wasze wyroby rękodzielnicze. W środkowej kolumnie znajdziecie wysokość prowizji od sprzedaży, a w prawej kolumnie wysokość opłat za wystawienie przedmiotu bądź prowadzenie konta. Jak wynika z zestawienia, najbardziej opłacalnym serwisem do prowadzenia biznesu jest Etsy, który jednak nie jest tak rozpowszechniony w Polsce jak platformy takie jak Pakamera czy Dekobazar. Te drugie, pomimo tego, że nie pobierają opłat za prowadzenie konta, odliczają od dokonanych transakcji prowizje, które mogą sięgać od 13% w przypadku serwisu Damitu do 25% w przypadku Artilo. Czyli 1/4 naszego przychodu idzie do portalu sprzedażowego, bardzo dużo. Jeszcze raz wrócę do portalu Etsy. Nie jest on za bardzo znany w Polsce, ale kto powiedział, że musimy ograniczyć się do rynku polskiego? Za chwilę opowiem Wam o moich doświadczeniach w sprzedaży rzeczy używanych. Liczyłam sobie kiedyś, że na sprzedaży używanych rzeczy zarobiłam około 4600 zł w ciągu kilku lat. Nie wiem, czy Was motywuje taka kwota. Mnie, jak widać, zmotywowała i szczerze mówiąc, pracy nie ma przy tym zbyt dużo. Najtrudniejszy był pierwszy krok, czyli zabranie się do tego, zrobienie zdjęć, opisu, umieszczenie ogłoszenia na portalu sprzedażowym. A obecnie mamy aplikacje takie jak Vinted, Allegro, OLX, które skracają czas redagowania ogłoszenia, na przykład poprzez opcję dodawania zdjęć bezpośrednio z telefonu. Nie tracimy czasu na przegrywanie zdjęć z telefonu na komputer. Co sprzedawałam? Przygotowałam dla Was moje zestawienie sprzedażowe. Znajdziecie na nim drukarkę przemysłową, telewizor, 2 futra. A propos tych futer, to mój ukochany chciał wyrzucić je na śmietnik, ale ja, nie wierząc za bardzo w powodzenie sprzedaży, pokusiłam się o wystawienie aukcji na Allegro. Efekt jest taki, że jedno z tych futer sprzedałam za 100 zł, a drugie za 500 zł. I to tylko dlatego, że pan, który kupił ode mnie te 2 futra, zadzwonił dosłownie 5 minut po wystawieniu ogłoszenia na Allegro i z zaskoczenia zupełnie zapomniałam, że trzeba negocjować cenę. Tak więc za te futra mamy odkurzacz bezprzewodowy, który bardzo nam się przydaje w codziennych porządkach. Dalsza część listy sprzedażowej. Zestaw wypoczynkowy, osuszacz do ściany, ubrania, radio samochodowe, buty, peruka i lampa. Porozglądajcie się po swoich szafach, piwniczkach, tam leżą dowody Waszych decyzji zakupowych, częściowo nietrafionych. Możecie odzyskać część kosztów. A na następnej slajdzie podpowiem Wam, gdzie sprzedać rzeczy z PRL-u. Wspominałam już ostatnio w mojej prezentacji dotyczącej oszczędzania o vintage, czyli modzie na rzeczy z drugiego obiegu. Ostatnio na jednym z blogów o tematyce finansowej, który czytam od czasu do czasu, natknęłam się na artykuł dotyczący mody na rzeczy z PRL-u i bardzo mnie on zaciekawił i przygotowałam dla Was taki skrót tego artykułu. Okazuje się, że takich rzeczy można się pozbyć w kilku miejscach w internecie i podaję Wam listę takich miejsc. 2 eksperckie serwisy sprzedaży przedmiotów vintage, patyna.pl i jestersen.com, no i profile grupy i fanpage na Facebooku, na przykład Meble z Odzysku, PRL Vintage, Picasso z PRL-u, DDR, PRL, ZSSR, Vintage Design. Takich grup sprzedażowych na Facebooku na pewno znajdziecie dużo więcej. Nie zapominajcie też o klasykach, czyli Allegro, OLX i Gumtree. Na następnym slajdzie pokażę Wam, co sprzedawać i za jakie ceny te przedmioty są wystawiane. Szperałam po portalach patyna.pl i jestersen.com i znalazłam takie oto kwiatki. Podświetlany globus DDR, lata 60, 590 zł. Wazon z Huty Ząbkowice, 80 zł. Fotel Hierowski, na pewno znacie ten kultowy klasyk designu, 295 zł. Diaskop, 160 zł. Komoda Niemcy, 1320 zł. Lampa Apolinary, Gałecki, 1290, no niesamowita cena. Żółta lampa sufitowa, 340. Vinyl Europe, 176. Mamy tutaj takie 3 aparaciki. Jeden Heinz Waske,
1200, aparat fotograficzny Smena 120 i radziecki aparat z etui i instrukcją 270 zł. Wózek vintage 800 zł. Drewniany konik na biegunach 169. Radio, odtwarzacz Diora 520. No i wisienka na torcie. Komplet 10 wieszaczków za 400 zł. 400 zł za 10 wieszaczków. Niesamowite. Nie mam niestety danych sprzedażowych, tak jak w przypadku rękodzieła i portalu Etsy, ale przypuszczam, że przedmioty znajdują swoich kupców. Poszperałam troszeczkę po portalu Patyna na temat, ponieważ chciałam znaleźć informacje dotyczące opłat i doczytałam, że możemy tam prowadzić swój sklep vintage, ale warunkiem jest wystawienie co najmniej 15 przedmiotów, ale również jest opcja dla sprzedaży takich pojedynczych przedmiotów. Prowizje od sprzedaży zaczynają się od 15, a kończą na 20%. Portal świadczy również usługi wyceny naszych przedmiotów oraz ich promocji na stronie głównej. Szczegóły znajdziecie w zakładce Cennik. No i to jest już koniec mojej prezentacji dotyczącej dodatkowych zarobków. Chociaż gdybym się zastanowiła, to wytrząsnęłabym jeszcze kilka pomysłów spod kapelusza. Ja zazwyczaj czuję ekscytację, jeżeli uda mi się wymyśleć, jak dorobić do pensji i uda mi się spieniężyć ten pomysł. Nie wiem, czy oglądaliście film Boska Florence z Meryl Streep w roli głównej. Ona tam gra bogatą kobietę, która uwielbia śpiewać, fałszując przy tym niemiłosiernie. Co nie przeszkadza jej koncertować i wydawać płyty, ponieważ jej mąż, grany przez Hugh Granta, organizuje jej to wszystko z kupnem widowni włącznie. Pod koniec życia Boska Florence mówi do swojego męża: mogą się wszyscy ze mnie śmiać, że nie umiem śpiewać, ale nie mogą się śmiać z tego, że nigdy nie spróbowałam. I tym cytatem z filmu żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za uwagę i życzę powodzenia.